Dzień dobry, cześć. Z tej strony Karol, a to kolejny odcinek podcastu Handlowca. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj o zarządzaniu czasem, coś co każdy z nas robi, ale nie wszyscy robią to efektywnie, tak? Bo przecież tak czy inaczej czas leci, zarządzamy nim lepiej lub gorzej. I tutaj pytanie: czy nasze dni są zaplanowane w taki sposób, żebyśmy osiągali maksymalną wydajność z pracy, żebyśmy mieli maksymalną przyjemność z odpoczynku. Czy jesteśmy sobie w stanie zrównoważyć obowiązki zawodowe i życie prywatne, żeby po prostu nie zaniedbywać ani tej jednej, ani tej drugiej strony, żeby znaleźć taki balans w tym wszystkim. W dzisiejszym odcinku chciałbym właśnie porozmawiać o zarządzaniu czasem w sprzedaży, bo to też jest w sumie temat bardzo ważny. Każdy dobry sprzedawca, moim zdaniem, umie dobrze zarządzać swoim czasem. No, i dzisiaj wam powiem trochę więcej na ten temat. Moim zdaniem, temat ten jest niezwykle istotny dla każdego, nie tylko właśnie dla osób, które pracują w sprzedaży. No, bo przecież mm, musimy zrozumieć, że czas jest naszym najcenniejszym zasobem, tak? Ani nie da się go odzyskać, ani nie można go zatrzymać. Nawet jak już będziemy mieli kupę kasy, to nie da się go kupić. Więc, no, tak naprawdę, lipa, tak? No, co można powiedzieć? A będę bogaty, to będę oszczędzać czas. A będę bogaty, to sobie wszystko zaplanuję. No, tak to raczej nie działa, i po prostu trzeba już teraz tym czasem dobrze gospodarować i musimy się go nauczyć, wykorzystywać jak najefektywniej. Ja cały czas się tego uczę, tak naprawdę, bo z dnia na dzień sobie dokładam kolejne nawyki. Może nie z dnia na dzień, ale z tygodnia na tydzień prędzej uczę się nowych rzeczy, pilnuję niektórych rzeczy. Wiadomo, że jest to ciężkie. Mm, ale to jest problem w tym, że mamy za darmo ten czas, prawda? I jak jest coś za darmo, to się tego nie szanuje, dopóki się tego nie straci. I po prostu dlatego dzisiaj powiem Wam o tym więcej, żebyście się nie musieli przejmować i nie musieliście byście się o to martwić dopiero jak to będziecie tracić. Więc pierwszy taki krok, jeśli chodzi o czas, nie wiem, jak ktoś nie ma czasu, jak ktoś mówi, że nie ma czasu, bo ja też generalnie znam temat od drugiej strony, tak? Mówi się, że a nie mam czasu, nie mam czasu. Ale w praktyce tego czasu jest bardzo dużo, więc tutaj pytanie, czy ty tak naprawdę nie masz czasu, czy ty właśnie robisz wszystko w losowej kolejności i, i potem tak wychodzi, tak? Ja już się nauczyłem, że nawet jak mam wolne i nawet jak chcę coś porobić, totalnie nic niezwiązanego z pracą to też to muszę zaplanować, bo jak tego nie zaplanuję, to będę siedział, będę po prostu coś robił i ten cały dzień wolny zleci i ja po prostu z tego wolnego dnia nic nie będę miał. Więc planowanie jest bardzo ważne. Oczywiście chodzi tutaj o planowanie zarówno dni, jak i tygodni, miesięcy, zrozumienie tego, co jest najważniejsze i po prostu robić to, żeby wyniki były lepsze. Jeśli masz problem z konsekwentnym działaniem, to właśnie nie twórz takiej prostej liczby e, listy z zadaniami, bo ja często też lubię robić tak, że robię sobie na przykład listę z zadaniami i mam taką przypadłość że po prostu robię z tej listy czasem tylko takie najłatwiejsze rzeczy. I zrobię na przykład 5 rzeczy z 10, a się okazuje, że to te rzeczy w sumie to nic w moim życiu nie zmieniły. I wystarczyłoby, żebym zrobił dwie rzeczy z tej listy i już ten dzień byłby udany. Gdybym na przykład wstawił 50 przedmiotów, albo gdybym rozesłał skrypty do wszystkich osób. To nieważne, co już się stanie w tym dniu, to ja wiem, że ten dzień był. Dobrze zagospodarowany, i, i tyle. Więc tutaj za, lista zadań jest słaba. Radziłbym tutaj sobie z, robić jakieś ramy czasowe, tak, żeby Was też te ramy czasowe trochę goniły. Czyli wiecie na przykład, nie wiem, że dzieci wysyłacie do przedszkola, że. Pusty dom macie chwilowo albo coś tam innego, to po prostu wtedy sobie ustalacie: dobra, tutaj, tutaj mam wolne, tutaj, tutaj mam przestrzeń, wtedy robię to i to. I po prostu rozplanować sobie wszystko, tak naprawdę. Co wy chcecie, tak naprawdę, od tego wintet? Ile wy chcecie na to czasu poświęcić? Jakie wy chcecie zadania wykonać? Do jakich wy chcecie dojść? Tak naprawdę. W zarobków, tak? No, bo jakby nie patrzeć, to też trzeba rozplanować i jakoś do tego dążyć. A bez planowania, no to jest oczywiście lipa. Natomiast planowanie też nie jakichś tam celów czy coś, tylko właśnie takie planowanie, które po pozwoli Wam wygospodarować więcej czasu. Zastanówcie się, dzień wcześniej rano raczej nie polecam tego robić. Ja dzień wcześniej sobie leżę, już wieczorem to sobie zapisuję w notatniku, co będę robić mniej więcej następnego dnia. I po prostu trzy, tego się trzymam. Ja też jestem taką osobą, która trzyma się tych zadań wyznaczonych, tak? Czyli powiedzmy, jak sam ze sobą się umówię, że dobra, jutro siadam, robię to, chociaż mi się nie chce, to zrobię to. Nie potrzebuję sobie wyznaczyć jakichś tam yy, ram czasowych i tak dalej, ale jeśli ktoś ma z tym problem, no to powinien. Natomiast co zrobić, żeby mieć więcej czasu? Krok drugi, czyli po prostu ustalanie priorytetów, czyli skupianie się na najważniejszych zadaniach, bo nie wszystko musi być zrobione od razu, tak? Jeśli chodzi o priorytety, no one bardzo mocno pomagają zarządzać swoim czasem. Trzeba zrozumieć, że niektóre zadania właśnie są ważniejsze, skupić się na nich. Nie można pozwolić, żeby takie rzeczy, które są niby pilne, ale nieistotne, odciągnęły nas od tego, co jest właśnie naprawdę ważne, czyli takie właśnie działania codzienne, które my musimy wykonywać, które tak naprawdę w sprzedaży robi się cały czas, no bo co się w sprzedaży robi cały czas, no cały czas się podbija, cały czas się pozyskuje towar, cały czas się wystawia, robi zdjęcia, opisy i tak dalej. To są rzeczy, które są tak naprawdę najważniejsze, no bo robi się to cały czas, wysyła się skrypty i tak dalej. Więc jak ja na przykład mam kilka rzeczy do zrobienia i patrzę sobie, co ja mam dzisiaj do zrobienia. No mogę poprawiać hashtagi, tak? I załóżmy, mam do rozesłania jeszcze skrypty. To pomimo tego, że na przykład nie chce mi się rozsyłać skryptów, to ja pójdę i będę rozsyłał skrypty, bo to zadanie jest ważniejsze. Przyniesie mi więcej efektów. Ja będę zadowolony, że to zadanie wykonałem. To zadanie jakby będzie na tyle duże i wartościowe, że właśnie nawet jakbym nie zrobił nic więcej, to już tak jakby się posunąłem do przodu, już tak jakby mam możliwość. Yy możliwość robić też kolejnych zadań, tak? Bo to, że na przykład dzisiaj wysłałem skrypty, to jest jeden plus. A drugi jest plus taki, że jutro jest kolejny dzień i ja jutro już nie będę musiał rozsyłać skryptów, więc ja w kolejnym dniu na przykład siadam i robię 100 zdjęć na przykład albo 50, tak? I trzeci dzień, ja już nie muszę ani rozsyłać skryptów, ani robić, że tak powiem, zdjęć. Wystawiam te ogłoszenia. Czwarty dzień. Zdjęcia zrobione, Ogłoszenia wystawione, skrypty wysłane i ja mam kolejny czwarty dzień na kolejne bardzo ważne zadania. A wy sobie rozwlekacie tutaj te y, zadania często na takie bardzo, bardzo małe kroczki, po jednym ogłoszeniu, po dwa, i potem się dziwicie, że tej sprzedaży nie ma. Tu pewne rzeczy trzeba robić szybko i wchodzić w kolejne zadania, nakładać sobie na siebie kolejne zadania i właśnie nie tracić czasu na takie pierdółki. Tak? Czyli że. Bardzo dużo czasu się traci, jeśli się coś robi codziennie, tak? Bo trzeba to za każdym razem na przykład zdjęcia wyciągać, ustawiać, szykować, robić sobie miejsce, zagospodarować sobie czas i tak dalej. Potem to zbierać. No i nie opłaca się tego robić na przykład codziennie. Lepiej to zrobić raz w tygodniu, przesiedzieć kilka godzin i nie dość, że poświęcacie kilka godzin i macie z bomby cały wolny tydzień, to jeszcze dodatkowo te zdjęcia wychodzą lepsze, bo robicie je cały dzień, kminicie o co chodzi, wszystko fajnie Wam się układa i tak dalej, i tak dalej. a dodatkowo kolejne dni już macie wolne na inne zadania, na wystawianie i na inne zadania. Automatyzacja. No, jeśli można coś zautomatyzować, to warto to zrobić. i Można sobie zaplanować, w jakie dni wysyłać paczki, tak? czyli ktoś może na przykład macie na tyle mało paczek, że nie ma sensu wysyłać codziennie tych paczek. Pomimo tego, że wysyłka jest tam bardzo szybki, bardzo mocnym argumentem przy sprzedaży, to przecież jak wyślecie dzień później, to na pewno się nic nie stanie, więc spokojnie osoby, które mają mniej paczek, mogłyby chodzić z tymi paczkami co dwa dni, tak? jak środa, piątek, bo w weekendy tak, że tak powiem, to jakby się liczy trochę inaczej, więc, więc tyle. I to jest też dobre dla osób, które mają mało czasu właśnie, żeby sobie zaplanować trasę, żeby w konkretne dni zanosić i że ja się nie zastanawiam, czy ja dzisiaj mam paczki, czy nie, tylko po prostu dzisiaj jest środa, pakuję, dzisiaj jest czwartek, nie pakuję. Prosta sprawa, żeby sobie w głowie też to wszystko ułatwić. To już takie hardkorowe przy z zarządzania z oszczędzania czasu to jest na przykład chyba Bill Gates, który ma wszystkie takie same koszulki, spodnie i tak dalej. On w ogóle ma tylko jedną parę takich samych butów, spodni, koszulek i on po prostu je zakłada codziennie, żeby nie tracić czasu na wybierania. Ja tak zrobiłem, muszę się przyznać ze skarpetkami, bo mnie kiedyś strasznie denerwowało to, że po prostu muszę szukać tych skarpetek, dobierać pary i tak dalej. Teraz mam wszystkie czarne skarpetki, nie mam najmniejszego z tym problemu, a jednocześnie już to czas oszczędza. Co do tutaj wysyłek, to jeszcze mm, warto też skrócić czas, oszczędzić czas właśnie automatyzując sobie trochę, może nie automatyzując, co organizując sobie właśnie schemat wysyłki. Czyli nie tylko w jaki dzień wysyłam i, i, i co, i kiedy zanoszę, tylko również w co pakuję. Jak pakuje? Bo ja na przykład wszystkie paczki tak samo pakuję. Folia stretch, folia bąbelkowa, ewentualnie foreczek, zawijam streczem, zawijam taśmą, przyklejam etykietę i jest zrobione. Ja w ogóle w głowie nawet się nie muszę zastanawiać, jak ja będę powiedzmy paczki pakował, bo ja to pakuję od dwóch lat tak samo. Więc mi to weszło w krew, robię to bardzo szybko, bardzo sprawnie. I wiem, gdzie sobie przytrzymać, wiem, gdzie pociągnąć, wiem, czego nie muszę robić, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli będziesz pakować za każdym razem w coś innego, albo nie wiem, chodzić po jakieś kartony do sklepów, i tak dalej, zobacz, ile to czasu ci zabiera. Oszczędność, nie wiem, na tym kartonie złotówki, bo tyle tak naprawdę wychodzi w przeliczeniu na, nie wiem, jakbyś coś kupił do pakowania, to bez sensu jest chodzić do sklepów albo gdzieś tam ogarniać co jakiś czas. Znowu, jak ja oszczędzam czas? Ano, kupiłem sobie trzy rolki strecza, kupiłem sobie trzy rolki folii bombelkowej, mam 200 woreczków, mam chyba z 100 taśm kupionych na zapas i po prostu sobie to leży. Ja nie tracę czasu na takie rzeczy. Pakowanie jest bardzo małym, bardzo mało takim istotnym procesem w, w pozyskiwaniu klientów. Tak, wiadomo, że opakowania ładne to też wpływa na zadowolenie i tak dalej. To już jest w tym momencie sprawa poboczna, jeśli chodzi o. Czas, bo moim zdaniem ważniejszy jest dla nas nasz czas, bo jeśli ja od, u, odzyskam trochę czasu, wygospodaruję trochę tego czas, czasu więcej, to ja będę mógł znowu robić kolejne zadania, żeby przyspieszyć sobie tą sprzedaż. Więc tutaj rada dla Was: zainwestujcie sobie w konkretne rzeczy do pakowania paczek, czyli właśnie folia, stretch, foliopaki, cokolwiek. Ważne, żeby trochę zapłacić i kupić sobie za to ten czas, który można zagospodarować inaczej. Kolejny krok oszczędzenia czasu no to jest oczywiście robienie zdjęć na zapas, czyli jak robicie zdjęcie, jak robicie sesję, to właśnie robić wiele produktów naraz. Mm, właśnie to jest to, co mówiłem wcześniej, że o tym wystawianiu, codziennym sprzątaniu i czasem powiem Wam szczerze, że to rozkładanie tego wszystkiego, nie wiem jak Wam, ale ja miałem stelaż, zarzucałem na to tło, potem gdzieś tam przygotowałem sobie rzeczy itd. i tak dalej. Jeszcze bardziej mi to czasu i energii zabierało więcej niż samo robienie zdjęć, więc tragedia. I właśnie tutaj dla niektórych będzie dobrym rozwiązaniem, żeby jednorazowo robić zdjęcia przez 2, 3, 4 godziny i to będzie dla nich spoko. Jak ktoś ma na przykład bardzo mało czasu, bo ma dzieci, bo ma jakieś inne rzeczy do zrobienia, bo ma nie wiem dwie prace albo coś takiego, studia dodatkowo, no to tutaj warto sobie ten czas zagospodarować w inny sposób. Będzie się trzeba przemycić z tym wystawianiem codziennie i tak dalej, ale Mało pracy, ale codziennie. Na przykład 30-60 minut dziennie, jeśli ktoś ma na przykład takie możliwości czasowe, to to też jest lepsze, bo jeśli ty nie masz czasu wziąć sobie dłuższej przerwy, kilka godzin, żeby porobić te zdjęcia, no to wiadomo, że no z niczego tego nie zrobisz, więc musisz dobrze zagospodarować to, co masz, czyli tą godzinę, to 30 minut i tak po prostu sobie pracować. Chociaż ja. Tutaj znam takie osoby, sam tak robiłem i sam tak polecam robić, nawet jak macie jakąś pracę na etacie czy coś, wziąć sobie raz na jakiś czas wolno od tej pracy, wybrać się rano do lumpeksa, nakupić sobie jakieś rzeczy, wziąć sobie wolne, cały dzień poświęcić na fotografowanie, na poprawianie ofert i tak dalej. To naprawdę dużo, dużo więcej Wam da niż po prostu praca w, na etacie, tak? Więc warto nawet sobie brać od czasu do czasu takie wolne pojedyncze dni, Oczywiście, jeśli możecie, i jeśli tego chcecie, tak? no bo jeśli nie chcecie, no to nie wierzcie, tak. Co do zrobienia zdjęć, tutaj polecam sobie jeszcze grupować przedmioty podczas fotografowania, czyli właśnie w jeden dzień spodnie, w jeden dzień sukienki, w jeden dzień buty. Albo jak chcecie to robić i tak wszystko naraz, to po kolei. Czyli najpierw robię zdjęcia samych spodni, potem robię zdjęcia samych butów, potem przechodzimy na wieszak, robimy zdjęcia sukienek i w taki sposób też to jest organizacja pracy. Czyli nie tak, że ja teraz łapię spodnie, muszę przekręcać kamerę, bo zaraz robię zdjęcia butów, muszę tutaj ogarnąć teraz coś, bo robię teraz na wieszaku, muszę przebierać manekina, bo robię teraz na manekinie, bez sensu. Wymyślcie sobie po prostu schematy. Trzymajcie się tych schematów, bo te schematy oszczędzą wam masę czasu, zdejmą wam masę problemów z głowy, myśli wam zdejmą dużo z głowy i będziecie mieli więcej swobody do tego, żeby po prostu sobie popracować skutecznie, niż tylko, niż tylko tracić ten czas na takie poszczególne rzeczy. Kolejnym punktem przy oszczędzaniu czasu to są oczywiście szablony. Szablony tytułów, hashtagów, opisów dla różnych typów produktów. W ten sposób nie będziesz musiał pisać opisów od zera za każdym razem, co jest przecież masakryczną oszczędnością czasu. No, za każdym razem pisać od nowa opis, hashtagi, no tragedia. Ja sobie teraz tego na przykład nie wyobrażam i ja teraz mam szablony dosłownie do wszystkiego. Czyli mam szablony opisów, mam szablony tytułów, mam szablony hashtagów i po prostu sobie tylko to przeklejam, dopisuję sobie słowa kluczowe i wszystko jest zrobione. Tutaj przypomnę o moim e-booku, właśnie 150 gotowych zestawów hashtagów, bo to przecież też jest oszczędność czasu. Macie tam gotowe zestawy dopracowane do każdej kategorii na Winted, więc no wystarczy sobie tylko wejść, wystarczy wystarczy po prostu sobie skopiować, uzupełnić i to też jest już zrobione. Naprawdę masakrycznie dużo czasu zajmuje wymyślanie za każdym razem hashtagów od zera, tak? Myślenie, czy to tu, czy to tamto. Skoro i tak część hashtagów się powtarza, tylko że szablon to jest coś innego niż przekopiowanie po prostu, bo przekopiowanie sprawi, że hashtagi po pierwsze będą nieodpowiednie do każdego ogłoszenia, a po drugie a po drugie no, będzie to i tak na Twoją niekorzyść świadczyło, no bo nie będą pasowały te hasztaki do ogłoszenia, więc nie będą robić swojej roboty. Natomiast jak jest szablon, to on jest dopasowany do konkretnej rzeczy, a my tylko uzupełniamy właśnie te, te rzeczy ogólne, do po prostu naszego przedmiotu Więc to i tak mnóstwo, mnóstwo czasu skraca Kolejny punkt do oszczędzania czasu No to jest oczywiście zarządzanie wiadomościami tak? Czyli dobrze Wam już znane skrypty Myślę, że korzystanie ze skryptów pozwala oszczędzić co najmniej kilka godzin tygodniowo, więc zobaczcie, no same hashtagi i same skrypty są wam w stanie oszczędzić kilkanaście godzin tygodniowo. Tylko właśnie pamiętajcie też, że skrypty to nie są tylko wiadomości po polubieniu to jest właśnie też domykanie sprzedaży, czy chociażby mm, najczęściej zadawane pytania. Czy zbijanie obiekcji, czyli takie rzeczy, co się powtarzają, tak? No bo jak ktoś coś komu napisze, jak ktoś mi napisze, że nie ma czasu, albo że się zastanowię, no to połowa ludzi mi pisze, że się zastanowię. No to dlaczego ja bym nie, nie musiał, nie mógł sobie wymyślić jakiegoś mini skryptu, właśnie na coś takiego. I tak trzeba robić, ja tak robię, Wy też tak powinniście robić, bo to po prostu oszczędza czas, ale jeszcze działa do tego, więc to już w ogóle. No i tak, jeśli chodzi o skrypty, no to też przypomnę, że jest ten e-book ze skryptami, ja go aktualizowałem w tym roku, dodałem tam kolejne 40 skryptów, które sprawdzałem w ostatnie pół roku. Jest tam teraz już ich ponad 240, więc jakby ktoś chciał, to wszystkie linki są oczywiście w opisie podcastu. Kolejna sprawa, pakowanie produktów z wyprzedzeniem. Jeśli masz tak jak ja, na przykład jakieś produkty, które sprzedają ci się regular, regularnie, tak? czyli mam produkt, który mi się sprzedaje, 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 on jest taki sam, no to po prostu pakuję sobie czasem na zapas tych produktów. Z 5 albo z 10 paczek stawiam sobie je w jednym miejscu, żebym wiedział, że to są te. One nie mają etykiet, więc ja wiem, że to są te, i po prostu w taki sposób nie tracę czasu na pakowanie później tych rzeczy, tak? Mam trochę więcej czasu, to sobie popakuję, trochę mi się nudzi, to sobie popakuję, jeszcze przed wyjściem mam pół godziny czasu, nie mam co robić, to sobie popakuję i dzięki temu po prostu zaoszczędzam kolejne kilkadziesiąt minut, czy tam kilka godzin, czy tam godzinę, nieważne. Kolejna sprawa. Przekonaj się do wersji przeglądarkowej Vinted. Oczywiście, ja rozumiem, aplikacja jest bardzo wygodna, intuicyjna, fajna, można w dowolnym momencie odpisywać na wiadomości, dodawać produkty i tak dalej. Natomiast ja pracowałem na telefonie jeden rok. Czyli działałem sobie na telefonie, wystawiałem ogłoszenia i tak dalej, tak jak to wy robicie. Teraz od dwóch lat działam na wersjach przeglądarkowych i szczerze, naprawdę szczerze muszę powiedzieć, że. Taką oszczędność czasu, jaką z tego mam, to po prostu rekompensuje mi wszystkie najważniejsze, wszystkie inne rzeczy. Tak? Czyli, pomimo tego, że nie mogę mieć tych wszystkich rzeczy, które wcześniej wymieniłem, to i tak wolę wersję przeglądarkową, bo dużo szybciej się wystawia ogłoszenia i wysyła skrypty. To są takie dwa najważniejsze zadania, i najczęściej powtarzające się, które tak naprawdę się robi. Czyli duża przestrzeń do oszczędności czasu, tak? No bo jeśli ja kilka razy w miesiącu wysyłam skrypty, zajmuje mi to kilka godzin. Jeśli ja kilka, no regularnie wystawiam przecież przedmioty, to też mi to zajmuje wiele, wiele godzin. Więc jak coś mi zajmuje wiele godzin, to jest tam sporo czasu do oszczędzenia, no bo no nie da się zaoszczędzić na, nie wiem, wysyłkach, czy na pakowaniu nie wiadomo ile czasu, no tam możesz oszczędzić pół godziny, godzinę, wiadomo ale to są takie dwa bardzo ważne elementy, czyli wysyłanie skryptów i wstawianie ogłoszeń i to z czystym sumieniem Wam mówię, robisz się szybciej po prostu z o ile szybciej, nie wiem być może są osoby, które sprawnie działają na telefonie, być może mają swoje schematy, swoje, sw swoje sposoby ustawione i w takim, w takim schemacie wychodzi im to lepiej, natomiast ja wchodzę sobie na pulpit, mam, yy, mam swojego ebooka z hashtagami, mam drugi pliczek z szablonami do opisów i po prostu sobie robię kopiuj, wklej, kopiuj, wklej. Tutaj jeszcze sobie wykorzystam czasem jakieś emotki, to też się dużo szybciej robi na kompie, bo chociaż wpisujecie sobie na przeglądarce FB emotki i macie wszystkie po prostu emotki z Facebooka, możecie sobie je dowol, do, dowolnie szybko wyszukiwać, sprawdzać, to też się dużo, dużo szybciej robi na kompie. Kolejna sprawa. Zarządzanie czasem takie po prostu czyli właśnie ustal konkretny czas na pracę na Vinted bo tutaj zakładam że większość osób które załóżmy nie ma wyników albo chciałyby mieć więcej sprzedaży to za mało jednak pracują na Vinted no raczej nie ma tutaj takich osób które za dużo pracują. Chociaż znam też takie dużo jest takich ymm, i to też jest przegięcie w jedną stronę ale jednak większość osób ma za mało tej pracy, więc tutaj trzeba ustalić sobie konkretny czas. Na przykład w tygodniu nie mogę. Dobra, weekend siadam, ciste. A nie, że w weekend ktoś mówi dobra, idziesz na piwko i koniec z planów. Dobra, idziesz na grilla, koniec z planów. Jak chcesz jechać na grilla, to przed grillem musisz się postarać, docisnąć, zrobić robotę i tyle. Praca na Witet musi być zrobiona nakładajcie sobie jakieś ramy czasowe, nakładajcie sobie jakieś konkretne dni, godziny, w których chcecie robić konkretne rzeczy i zapisujcie sobie to. Nie tak, że ustalacie sobie też w głowie, bo potem to wszystko się rozmazuje i tyle. A jak zapiszecie to na kartce i po prostu nie zrobicie później tego, to przynajmniej będziecie mieli taki żal do siebie. Kurde, znowu nic nie zrobiłem, znowu to zapisałem na kartce, znowu z tym leniem śmierdzącym i być może to Was pobudzi do dalszej pracy. Kolejny punkt, jak co do oszczędności czasu, to jest oczywiście współpraca z innymi sprzedawcami, czyli wymiana doświadczeń, wymiana rad, praktyk. To wszystko pozwala zoptymalizować swój sposób sprzedaży, swój proces sprzedaży, bo być może coś robi źle, być może ktoś inny coś robi dobrze i warto by było porobić tak jak on. Dobrym przykładem będzie tutaj chociażby Udzielanie się w komentarzach, czyli właśnie w komentarzach na YouTube, w komentarzach na Instagramie, popatrzeć, jak inni komentują, jak inni się wypowiadają, ja też się wypowiem, nawiązać jakąś rozmowę, bo pamiętajcie, że tutaj na YouTube, na Instagramie jesteśmy my, czyli tak naprawdę osoby, które sprzedają na Vinted, które chcą zarabiać dodatkowe pieniądze w internecie, różnym wieku, z różnymi zainteresowaniami, nieważne. Wszyscy zajmujemy się sprzedażą, więc tak naprawdę mniej więcej można powiedzieć, że byśmy się ze sobą. Z dogadali, więc warto się też ze sobą dogadywać i korzystać z tego, że jesteście, że stworzyłem ten profil, że stworzyłem tą społeczność, stworzyliśmy ją i po prostu korzystać z tego nawzajem, a nie siedzieć cicho, ja dobra, nie komentuję, ani nie będę się nic odzywał, i tak dalej, bo to ani tobie, ani nikomu innemu nie pomaga. Co do współpracy, No to warto jeszcze przypomnieć, że jest coś takiego jak grupa Akademia Vinted, czyli właśnie ta grupa z e-booka mojego. I tam też przecież można się wymieniać e, swoimi doświadczeniami, radami, praktykami, wszystkim. Ja sam tam codziennie odpowiadam na pytania, więc no chociażby ze mną macie kontakt, tak? Duży, duży kontakt ze mną. No i czasem właśnie taka wymiana zdań, jednego, dwóch, trzech potrafi wszystko poprzestawiać w głowie, oszczędzić wielu godzin, a nawet wielu tygodni, bo przecież. Jak coś robisz źle i nie zapytasz Cię, to dalej to robisz źle. Mija tydzień, drugi, miesiąc, trzeci, pół roku, dwa lata i Ty ciągle robisz coś źle. Tylko dlatego, że boisz się zapytać, bo nie chcesz zapytać, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. Bo, bo to są w sumie tylko wymówki: no bo, dlaczego by nie zapytać? Dlaczego, nie wiem, zakładać, że wszystko robię dobrze, najlepiej i w ogóle. Kolejna sprawa zarządzanie czasem poprzez używanie różnego rodzaju narzędzi, czyli właśnie jakieś kalendarze, listy zadań, aplikacje do zarządzania yy, czasem, które pomogą wam lepiej zorganizować ten dzień, które pomogą wam pracować na Vinted regularnie. Jak nie lubicie takich rzeczy w formie elektronicznej, to nie wiem, może jakaś yy, w jakiś zeszyt zwyczajny albo kalendarz, kupić sobie za 10, zapisywać sobie, nawet jakieś takie głupie rzeczy, może głupie dla niektórych, dla mnie oczywiście nie, w stylu zapisywać sobie w kalendarzu 10 styczeń miałem się odezwać do tej, do tej pani, zapisuję sobie nick i tyle. I ja mam takie kalendarze mam Excel różnego rodzaju, mam listy zadań, mam właśnie aplikacje na telefonie różne. Ja akurat korzystam z takich najbardziej popularnych, bo dobrze mi się robi notatki na Messengerze, bo sam wysyłam je do siebie i wszystko mam w jednym miejscu. Po prostu lubię to robić i tak mi pasuje. Ale ty możesz sobie pobrać jakąś aplikację, możesz sobie kupić zeszyt, możesz kupić kalendarz, możesz wejść na jakąś stronę i po prostu w taki sposób po prostu z tego korzystać, tak? Wybrać sobie takie, które są najwygodniejsze dla ciebie, proste w obsłudze i zacząć z nich korzystać codziennie. Czyli codziennie wpisuję do kalendarza, codziennie robię coś coś tam, codziennie robię coś tam, a nie tak, że znowu ja powiedziałem i e, kalendarz, co ja mi to da w ogóle kalendarz, kalendarz to mi nic nie da, C, jak to się w ogóle przekłada na sprzedaż, już idę sobie na grupki podbijające sprzedaż, wymieniać się lajkami bezsensownie jak jakiś, y, mał, jak jakaś małpa, no, no nie wiem, no nie wiem, ja bym wolał jednak zawierzyć ty, takim sprawdzonym technikom, no bo nie czym się zajmujesz, nieważne w jakiej jesteś branży, prawdopodobieństwo, że jeśli będziesz prowadzić kalendarz, będziesz prowadzić listę zadań, będziesz mieć aplikację do zarządzania czasem, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziesz w tej branży skuteczny, będziesz skuteczniejszy niż inni, i tyle. Więc jeśli ty nie masz Excela, nie masz kalendarza, nie masz listy zadań, nie masz żadnych aplikacji, nie robisz tego, no to po prostu nie dziw się, że. Że jest gorzej, bo takie rzeczy właśnie trzeba robić. Kolejna sprawa, zbieraj opinie od klientów, czyli pomoże to zidentyfikować wam obszary, które wymagają poprawy. Czyli właśnie pytajcie się klienta. Jak bym pani mogła powiedzieć, tak szczerze, dlaczego pani się nie chciała zdecydować na sprzedaż? Ja już nie będę pani przekonywać, po prostu zbieram sobie informacje, czy coś mogę robić lepiej i tak dalej. I tak po prostu pisać do klientów. Wyślecie 100 takich skryptów, z 10 wam jeszcze pewnie w sprzedaż wpadnie, bo odkryjecie swoje wady, klient wejdzie z wami w rozmowę, jednego dwa skupi i tak dalej. A pozostałe rozmowy mnóstwo, mnóstwo rzeczy was nauczą. Klienci powiedzą, co im nie pasuje. I... Co można poprawić, dzięki czemu wy od razu się zabierzecie za, za poprawy, i będziecie mieli po prostu dużo, dużo tygodni, dni oszczędzonych na takich informacjach, które po prostu dostaliście od klienta. Pamiętajcie, że klient, jak mówi, że nie, czyli nie decyduje się, nie chce od Was kupić, to można posłuchać, co było źle. Co było nie tak? Wyciągnąć wnioski z tego na przyszłość. Czy to moja wina, czy dla niego po prostu nie pasowało. No i to w ogóle nie był mój klient, więc no nic dziwnego, że nie kupił. Czy co, co tam było problemem? Czy ja może źle napisałem? Zbyt agresywnie? Może coś tam? I wyciągać wnioski. Pytać klientów o opinię. Opinie mogą być również pozytywne w tym przypadku. Dodać wam dużo czasu oszczędzi, chociażby przy następnych sprzedażach, no bo będziecie mieli te opinie, będziecie mogli ich używać do generowania sprzedaży. Trzynasty punkt dotyczący zarządzania czasem to jest oczywiście używanie narzędzi do edycji zdjęć, czyli prosta dosyć sprawa. Można by się było wydawać, Karol, co ty pierdzieli znowu jakieś oczywiste sprawy. A ja się teraz pytam, ile osób. Słuchających ten podcast, edytuje swoje zdjęcia przed dodaniem ich, tak? Zakładając, że nasze zdjęcia nie są idealne, bo raczej w większości nie są, to pytanie: ile osób używa narzędzi, żeby poprawić ich jakość? A przecież takie narzędzia bardzo szybko mogą poprawić jakość. Czy Czasem trzeba się męczyć na etapie fotografowania, ustawiać, przestawiać jakieś cienie, coś, a tu nagle się wy... okazuje, że ja wchodzę w edytor, klikam edytuj, przesuwam jeden, drugi suwa go odcie o jakieś tam odcieniach, o kontraście, coś tam cienie i nagle się okazuje, że zdjęcie jest niezniekształcone, jest takie jakie powinno być, czyli tutaj nie oszukujemy, nic takiego nie robimy. A jednocześnie zniwelowaliśmy te wady, które na etapie fotografowania są bardzo, bardzo uciążliwe. I teraz pytanie: jak często ty edytujesz swoje zdjęcia? Jak często poprawiasz ich jakość? Jak często myślisz o tym, czy ty w ogóle znasz funkcję swojego aparatu? Bo to jest w ogóle podstawowa sprawa. Czy ty znasz funkcję swojego aparatu? Czy ty wiesz, jak robić zdjęcia, żeby były lepsze? Prawdopodobnie nie, bo większość osób nawet nie przeciera obiektywu przed zrobieniem zdjęcia i jest to zupełnie naturalne, bo to też trzeba wiedzieć. Takie rzeczy też się trzeba dowiedzieć. Trzeba zwracać uwagi na szczegóły. Drobne poprawki, takie, które można spokojnie w kilka sekund zrobić w galerii, no to po co się z tym męczyć, że tak powiem, na etapie fotografowania, ale to też wychodzi. Czyli tak, ty tak naprawdę tracisz czas być może dlatego, że nie chce ci się zainteresować programem do edycji, że nie chce ci się tego nauczyć, i przez to, że ci się nie chce, to ty tracisz jeszcze więcej czasu, bo jak gdyby siadł dzisiaj, cały dzień na to powiedzmy 24 godziny się tego uczysz, cały dzień dzisiaj siadłeś, uczysz się cały dzień, i nagle się okazuje, że przez następne 100 dni oszczędzasz po 20 minut dziennie. Czyli oszczędziłeś tak naprawdę 2000 minut, tylko dlatego, że raz się tego po prostu nauczyłeś. Więc patrzcie długoterminowo również na takie rzeczy. I tak samo jest chociażby ze skryptami, z hashtagami, to też jest długoterminowe. Bo wy dzisiaj kupujecie, od dzisiaj zaczynacie korzystać, ale przez następne 100, 200, 300, 400 dni już nie będziecie musieli tego robić. Ja wam ściągam masę godzin, wam oddaję tak naprawdę. Kolejny punkt, czyli organizowanie miejsca pracy, czyli upewniamy się, że dobrze mamy wszystko zorganizowane, poustawiane. Yy, wszystko jest przeszykowane, odpowiednie materiały do pakowania, do robienia zdjęć, jakieś dodatki, akcesoria, wszystkie ulepszacze. Tutaj od razu okna pozasłaniane, lampy poustawiane i wszystkie takie rzeczy. Yy. W to oczywiście wchodzi również dobre przechowywanie swoich rzeczy. Ja kiedyś miałem wszystko dosłownie na kupie, i przez to traciłem mnóstwo czasu na poszukiwania. Czasem jedna rzecz znajdowała się, nie wiem, na samym środku, albo w połowie tej kupy, albo jeszcze niżej, i musiałem 30 minut przerzucać tę kupę w jedną, w drugą stronę, żeby. żeby po prostu znaleźć jedną głupią rzecz, nieważne, czy za 5 zł, czy za stówę, ale. Pół godziny musiałem zmarnować, żeby po prostu daną rzecz wyciągnąć. A wystarczyło kupić parę worków, parę kartonów, poświęcić 2-3 godziny i wszystkie rzeczy zostały ułożone. Dzięki temu w tym momencie szukanie rzeczy nie zajmuje mi więcej niż 5 minut, bo zawsze wiem wszystko gdzie to jest. I to po prostu kolejna rzecz, która może oszczędzić Wam. Na nie wiem, dziesiątki godzin w skali roku dosłownie. Więc jeśli masz niezorganizowane swoje miejsce pracy, jeśli ciągle po coś wstajesz, bo czegoś zapomniałeś i tak dalej, no to po prostu marnujesz czas, bo ten czas mógłbyś przeznaczyć na inne zadania, które spokojnie by generowały dla ciebie sprzedaż. Kolejny punkt to, to jest oczywiście dbanie o swoje zdrowie. To też ma bardzo duży wpływ, jeśli chodzi o y, czas, no bo przecież tak, regularne przerwy muszą być tak, żeby się to w miarę jakoś spinało. Zdrowe nawyki żywieniowe też, no bo to jest energia i tak dalej. No o tym można by było mówić na każdym każdym filmiku. Aktywność fizyczna. Ja też wstaję, ćwiczę, coś tu poskaczę na skakance, tu zrobię parę pompek, tutaj jakieś coś, żeby chociaż się trochę poruszać, w tym czasie też trochę pomyślę, a jednocześnie utrzymuję wysoki poziom energii i skupienia. Bo jak się siedzi 10 godzin przed kąpem w pracy, potem jeszcze w domu jakieś problemy co chwilę, no to nie ma nic dziwnego, że się nie chce, tak? Że się traci czas. Tylko że ty, temu trzeba przeciwdziałać, a nie, dobra, jestem zmęczony, siadam, odpoczywam i tak codziennie, bo tak to nigdy nic nie zrobisz. Musisz po prostu zadbać o siebie. Nie możesz być ospały, osłabiony psychicznie, bo wtedy praca po prostu idzie wolniej, mniej przyjemnie. Jeśli masz dzieci, nie masz kiedy pracować, no to wiadomo, okej. Okay. Jeśli ci cały czas coś przeszkadza, masz bardzo mało czasu, masz kilka prac, to okej. Okay. Ale jeśli ty znowu nie wiem, 2-3, 4 godziny, 5, odglądałeś TikToka, Netflixa, Facebooka, scrollujesz po nocy, potem jesteś niewyspany, no to lipa i tak po prostu nie powinno być. I to jest najzwyczajniej w świecie twój błąd. Popełniasz błąd, gdzie... Osłabiasz swoją psychikę, swoje zdrowie, swoją wydolność, tylko dlatego, żeby poskrolować jakieś rzeczy w internecie. I potem jeszcze się to odbija. Nie dość, że w ten dzień zmarnowałeś czas, to jeszcze w następny dzień zmarnujesz czas, żeby po prostu bo będziesz wszystko robić wolniej, słabiej, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajny punkt, kolejny. Delegowanie, czyli jak możemy. To nie robimy wszystkiego samemu. Niektóre drobne rzeczy można spokojnie wydelegować, tak? Czyli jak y, ty jesteś żoną, sprzedajesz, a mąż nie chce ci pomagać przy sprzedaży, to daj mu chociaż paczki, niech on je zanosi. Mówi: bierz te paczki, nie denerwuj mnie, to są pieniądze, zawoź, to ja sprzedaję, ty nie robisz nic więcej, idź to zanieść. I tak dalej, i tak dalej. Niech ktoś, nie wiem, jak ty jesteś mężem, to powiedz: żonie, Dobra, to ty teraz weź dzieci do drugiego pokoju, daj mi tutaj przestrzeń, daj mi tutaj chwilę czasu, ja będę robić zdjęcia, powstawiam ogłoszenia, zarobię trochę kasy i po prostu tak będziemy współpracować. Można kogoś y, poprosić właśnie o wysyłanie paczek, opakowanie paczek, o robienie zdjęć, o wystawianie ogłoszeń, w zależności od tego, czego nie lubisz, w czym się czujesz słaby. Co możesz oddelegować? Może nie w czym się czujesz słaby, no bo jak ty jesteś w tym słaby, no to co? No to jak ty nie umiesz, to żonie dasz do wystawiania i myślisz, że ona będzie umiała, albo na odwrót. To też wiadomo, trzeba dostosować, co możesz oddelegować, a co nie. Ja na przykład znalazłem pracownika, który za mnie wstawia ogłoszenia, który za mnie robi zdjęcia, który za mnie wysyła paczki, bo ja tego nie potrzebuję robić. Tą paczkę moją, czy spakuje ktoś, czy ja, to nie będzie miało większego znaczenia. Czy zrobię zdjęcie ja, czy nie, nie będzie miało to większego znaczenia. Czy stworzę opis, czy nie, też nie będzie miało większego znaczenia, bo. Bo dałem tej osobie po prostu moje szablony, moje gotowe właśnie hasztagi i dałem instrukcje dodatkowe. Ja teraz jestem o to spokojny. Wszystko jest zrobione w dobry sposób, a jednocześnie nie oddelegowałem chociażby wysyłania skryptów. Dlaczego? Bo wiem, że w wysyłaniu skryptów jestem na pewno dużo, dużo lepszy, bo jestem po prostu sprzedawcą, bo to jest sama śmietanka, jeśli chodzi o sprzedawanie, pisanie i tak dalej i to jest coś, co ja na pewno będę robić lepiej. Jednocześnie zajmuje mi to dużo, dużo mniej czasu, bo tylko i wyłącznie sobie odpisuję, plus robię jeszcze jakieś tam kilka innych mniejszych rzeczy. Natomiast samo to delegowanie oszczędziło mi mnóstwo czasu. Jeśli wiadomo, że Wy nie musicie być na takim etapie, że szukacie pomocnika czy tam pracownika na pełny, pełniejszy etat, ale już można pomyśleć o tym, tak, żeby myśleć o tym, co ja mogę oddelegować, co w przyszłości mogę oddelegować, i wtedy, jak się pojawi jakaś okazja, jakaś sytuacja, wtedy z niej skorzystać, wykorzystać, tak? I w taki sposób po prostu oszczędzić sobie trochę czasu. Przedostatni punkt, już na dzisiaj, czyli naucz się mówić nie. No, oczywiście nie możemy się zgadzać na wszystko, bo mamy rodzinę, mamy znajomych, mm, musimy się nauczyć mówić nie. Te rzeczy, które nie są priorytetem, które nie przynoszą dla nas wartości, które nie przybliżają nas do naszego celu, nie powinny być po prostu w pierwszej kolejności. Więc jeśli ty kolejny raz idziesz na wyjście ze znajomymi, bo znowu przyszedł weekend, bo znowu masz wolny dzień, no to zastanów się, jak się potem będziesz czuł, czy to jest dla ciebie długoterminowo dobre, bo jak masz znowu siedzieć przy stole, rozmawiać o głupotach, wydać kasę na picie, pić, jeszcze na drugi dzień się czuć beznadziejnie znowu, nie wyspać się. No to lepiej powiedzieć po prostu nie. Zyskasz czas dzisiaj, zyskasz czas jutro, będziesz zdrowszy, będziesz mieć więcej kasy. Tą kasę przeznaczasz na podbicia, podbicia wygenerują ci sprzedaż. Żyć nie umierać tak naprawdę. Jedna decyzja, a jak ona dużo ze sobą niesie. Właśnie dlatego przedsiębiorcy tracą przyjaciół. Tracą znajomych. Ja mam znajomych tyle, że mogę na palcach jednej ręki ich policzyć, i jeszcze się z nimi nie spotykam regularnie, i nawet z nimi nie piszę regularnie. Więc yy, tak dużo znajomych musiałem stracić, żeby po prostu znaleźć się w tym miejscu, gdzie jestem, bo po prostu nie odpowiadało mi siedzenie, gadanie. Jeśli faktycznie to są ludzie, którzy Cię inspirują, którzy dają Ci pomysły, yy, którzy po prostu wspierają Cię, to fajnie. Ale to też trzeba jeszcze wyśrodkować, bo to też nie zawsze będzie dobre. Czasem lepiej po prostu popracować i tyle. Natomiast jeśli to są tylko takie puste spotkania, typowo na jakieś picie czy, czy inne tego typu rzeczy, no to no jest to najtańsza z możliwych rozrywek, tak? No nie ma się tutaj za bardzo co, mm, co jarać, a prawda jest taka, że niesie tak dużo ze sobą negatywnych rzeczy, że głowa mała. I ostatni punkt na dzisiaj do do oszczędzania czasu, bardzo, bardzo ważny punkt, no bo korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych osób, powtarzam to regularnie ale dlaczego ja to powtarzam, dlaczego ja to powtarzam, bo ja przechodziłem przez to samo co wy teraz, robiłem dokładnie to samo miałem problemy z aplikacją, miałem aplikację, coś mi nie działało coś mnie banowali, ściągali mi ogorzenia. potrzebowałem tej samej wiedzy potrzebowałem gotowych skryptów, szablonów, sam sobie to stworzyłem Dostosowałem, a ty tak naprawdę możesz za skromną opłatą oszczędzić wiele miesięcy na odkrywanie tego od nowa. Wiele godzin tygodniowo przy wykorzystaniu, wykonywaniu poszczególnych czynności. Nie chciałem tutaj tego odcinka wykorzystać, żeby się tam jakoś specjalnie reklamować, no ale jak jesteśmy przy oszczędzaniu czasu, no to po prostu muszę o tym wspomnieć, tak? Bo jak ja na przykład napisałem akademię, akademia jest już dostępna półtorej roku na rynku, można to tak nazwać. I zawarłem tam rozwiązania, z których po prostu korzystam na co dzień i mnóstwo osób z tego już korzysta. Więc jeśli Ty z tego nie korzystasz, no to tracisz. Tracisz czas, tracisz efekty i wszystko tracisz tak naprawdę kosztem, powiedzmy, chęci oszczędności na e-booku, którego nie chcesz, powiedzmy, kupić. Dla przykładu, ja traciłem mnóstwo czasu na dodawanie ogłoszeń. Co zrobiłem? No, zacząłem tworzyć sobie takie mini szablony. Najpierw jakieś tam po, po, pojedyncze, takie po trochu i tak dalej, potem dodawałem, dodawałem, dodawałem i w końcu stworzyły się z tego fajne szablony. Teraz robię tylko kopiuj, wklej, dodaję parę razy i tyle. Załóżmy, że zainwestowałem w to 20 godzin, chociaż ja nie wiem, ile dokładnie było, pewnie było dużo, dużo więcej, ale powiedzmy, że 20 godzin. Czyli zainwestowałem początkowo 20 godzin, ale dzięki temu, że zainwestowałem te 20 godzin, to ja teraz oszczędzam, powiedzmy, godzinę dziennie na hashtagach. Czyli w 20 dni już jestem na plus, na zero, a na kolejne 100, 200, 300 dni to jest kolejna oszczędność 100, 200, 300 godzin. I tak samo jest ze skryptami. Mnóstwo czasu poświęciłem na stworzenie skryptów, mnóstwo czasu poświęciłem na ich wymyślenie, dopracowanie itd. Ale teraz, gdy już to zrobiłem, to taka jest oszczędność czasu, taka jest wygoda pracy, że jest to po prostu nie do porównania. I wy musicie, możecie tak samo przecież sobie usiąść, poświęcić 20, 30, 50 godzin, stworzyć sobie swoje zestawy skryptów, swoje zestawy hashtagów. Ale pomyślcie sobie tak, jakbyście teraz mieli tworzyć, załóżmy zestawy hashtagów, i załóżmy jakimś cudem, że wam te hashtagi zajmą powiedzmy 10 godzin. Stworzenie wszystkich tam zestawów hashtagów niech wam zajmie 10 godzin. To jeśli wy pracujecie w pracy na etacie i zarabiacie powiedzmy 20 zł za godzinę, no to w 10 godzin zarobicie 200 zł, a ja za ebooka z hashtagami chcę 80 zł. Złotych, więc tak naprawdę to są Twoje 4 godziny pracy. Więc zamiast poświęcać 10 godzin czasu na wymyślanie hashtagów, które nie wiadomo, czy będą dobre i tak dalej, to lepiej poświęcić 4 godziny, popracować wyt na etacie, kupić ode mnie ebooka i oszczędzić mnóstwo czasu i na wymyślanie hashtagów, i na stosowanie hashtagów. I tak to po prostu się robi. To jest właśnie korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych osób, korzystanie z narzędzi dostępnych na rynku. Co innego, jakby nie było zestawów hashtagów, no bo przecież nie ma. Masz kogoś, kto ma zestawy hashtagów? Pokaż mi taką osobę. Nie ma takiej osoby. Ja siadłem, stworzyłem, korzystam sobie z tego. Czy jest to idealne rozwiązanie? Być może nie. Czy oszczędza mi to czas? Tak. I to jest w tym wszystkim najważniejsze i zobaczcie. Wszystkie te punkty, które tutaj znowu poruszyłem, praktycznie to jest coś, o co ja dbam. Jak wymyślałem tą listę, to nie myślałem o tym, o co ja dbam, o co tutaj zrobić, jak zarządzanie czasem, tylko robiłem research, zbierałem dla Was poszczególne informacje dotyczące oszczędzania czasu, zarządzania czasem itd. Tak I po stworzeniu tej listy okazało się dopiero, że ja te rzeczy wszystkie robię. Czyli to nie jest tak, że moje efekty są właśnie przypadkowe, że ja tego czasu mam nieskończoność, bo mam tak samo 24 godziny jak Wy. I zdaję sobie sprawę, że mam lepszą sytuację niż dużo, dużo osób. Natomiast też przypominam, że ja też pracowałem na etacie, miałem dwie prace chwilowo, potem jeszcze siedziałem na Vinted. Każdy wolny tydzień, dzień, weekend, niedzielę, zawsze. Więc ja... Swoje zrobiłem, też mam tylko 24 godziny i po prostu dbam o nie jak najlepiej, żeby wykorzystać czas. Czas to pieniądz, oszczędność czasu to więcej kolejnych zadań, albo więc więcej odpoczynku, to jest wszystko bardziej efektywne i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę nie pomijajcie tej kwestii zarządzania czasem, dbajcie o nią jak najbardziej się da. I po prostu gwarantuję Wam, że będziecie mieli więcej czasu, efekty będą lepsze, Wy będziecie mieli lepiej w życiu, będzie Wam się lepiej pracowało i to Wam zostanie na zawsze. Na zawsze. Więc pamiętajcie, że generalnie zarządzania czasem nie da się nauczyć w jeden dzień. To nie jest tak, że Wy odsłuchaliście ten podcast i Wy teraz jesteście najmądrzejsi i wszystko wiecie. Powinniście teraz sobie wypisać te punkty, które tutaj były. Było ich 18 zacząć się do nich stosować po kolei, po jednej, po jednej rzeczy albo po dwie. Ten proces po prostu wymaga praktyki i ciągłego doskonalenia się, bo ja też mam lenia, też mi się nie chce, też mi się nie chce rano wstać, poleżałbym z telefonem i tak dalej, ale wstaję, robię swoje i tyle. Pamiętajcie, że jest to inwestycja, która się na 100% opłaci, no bo jaka to jest inwestycja? Inwestujecie godziny, żeby nauczyć się jak oszczędzać więcej godzin. Więc no, to, jest, to jest inwestycja, którą każdy powinien podjąć. Nie każdy to zrobi. Nie każdy będzie myślał, że jest to ważne, ale prędzej czy później się obudzicie. Czas tyka, lata lecą. Umierać ani z zerem na koncie, ani z nieprzeżytymi, niespełnionymi marzeniami jest lipa. Więc dbajcie o ten swój czas, gospodarujcie nim dobrze. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że pomogłem Wam zrozumieć właśnie, co jest ważne w zarządzaniu czasem. Te wszystkie rzeczy mają bardzo, bardzo duży wpływ, jeśli chodzi o, o sprzedaż, o oszczędność czasu na sprzedaży. Podsunąłem, mam nadzieję, Wam kilka fajnych pomysłów i rozwiązań, jak sobie z tym radzić, żeby po prostu tego czasu mieć więcej. Jeśli dotrwałeś, dotrwałeś do końca, to napisz proszę mi w komentarzu czas, słowo czas, a ja przypnę Ci serduszko. No i oczywiście do usłyszenia w następnym odcinku w poniedziałek o godzinie 19. Cześć!